Dom ludowy w Ruszkowie II przechodzi metamorfozę, a to za sprawą generalnego remontu, jaki postanowili przeprowadzić mieszkańcy sołectwa. Warto tu wspomnieć, że remont dokonywany jest własnym nakładem pracy części mieszkańców. I jak w Ruszkowie II można było uczcić pierwszomajowe święto? Oczywiście, tylko pracą. Mieszkańcy, to święto praktycznie, postanowili razem tu z dziewczynami z koła gospodyń uświęcić pracą, która polega na, tak jak widać, na zapleczu chłopaki chcą założyć kostkę przed remizą, później w środku dziewczyny sprzątały po prostu po remontach, które jeszcze minimalnie są w trakcie pracy, ale już większość jest ogarnięta. No i szykują konsumpcję, żeby po prostu chłopakom dać za tą ciężką pracę w dniu dzisiejszym. Od 3 ponad lat jestem tu przewodniczącą i w trakcie mamy wyremontowaną porządnie kuchnię, całkowicie, bo tam kiedyś był sklep, jest cała kuchnia nowa zrobiona. Oprócz tego po starej kuchni mamy zrobione łazienki, szatnię. No ku końcowi jest to praktycznie, także bardzo, bardzo dużo pracy wykonali mieszkańcy tutaj w czynie społecznym wszystko. Materiały to wszystko dostaliśmy od sponsorów. No bardzo dużo mieszkańców, którzy mają u nas firmy, pomogli nam w tym, żebyśmy mogli to zamiar zrealizować. Władze gminy wspierają operatywnych i pracowitych mieszkańców sołectwa i dlatego delegacja urzędników gminnych na czele z wójtem gminy Dariuszem Ostrowskim udała się do Domu Ludowego, aby zapoznać się z postępami i zakresem prac. Wszystko, co tutaj widzimy, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz, jest zasługą pani Krystyny Dzikowskiej, która pełni funkcję radnej oraz sołtysa i przewodniczącej koła gospodyń wiejskich. Sama oczywiście tego by nie zrobiła, gdyby nie olbrzymia pomoc społeczeństwa, tych ludzi, którzy ją otaczają, którzy bardzo chętnie przychodzą i działają na rzecz tutaj całej społeczności. Niebawem Dom Ludowy czeka zmiana statusu prawnego i dalsze remonty, ale o tym opowie wójt gminy Dariusz Ostrowski. W najbliższym czasie będziemy chcieli przejąć na pewien okres ten Dom Ludowy po to, aby dokonać termomodernizacji budynku oraz poprawić stan pewnych pomieszczeń, czy też dokonać wyposażenia poszczególnych pomieszczeń w Domu Ludowym. Niewątpliwie motorem napędowym do działań jest radna i sołtys pani Krystyna Dzikowska, ale w pojedynkę wiele by nie zdziałała. To dzięki zaangażowaniu wielu mieszkańców sołectwa możliwe są takie przedsięwzięcia. A więc mieszkańcy Ruszkowa II, przed wami czapki z głów.